Cześć droniarze, ja jestem Łukasz i jak zawsze witam Was na kanale Dronostrefa. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zdiagnozować wibracje w silniku. Zapraszam! Często, gdy latamy naszymi dronami FPV i zaliczymy kilka kraszy, nagle z dnia na dzień okazuje się, że dron podczas latania wpada w jakieś dziwne wibracje i te wibracje mogą pochodzić od różnych czynników. Między innymi za te wibracje mogą być odpowiedzialne silniki. A dlaczego silniki? Ponieważ gdy uderzymy naszym dronem w ziemię mocniej albo w jakąś twardszą przeszkodę, mogą się skrzywić nam dzwonki albo też pogiąć całe silniki, albo może coś się z nimi stać i zaczną one wpadać w jakieś mikrowibracje, których możemy gołym okiem nie zauważyć. Jak sprawdzić, czy te wibracje występują w naszym dronie? Ja Wam pokażę dzisiaj mój sposób, jak ja to robię na przykładzie KISA. W Betaflight można to zrobić tak samo, jedyny problem jest z Falco X, bo żeby to zrobić, to trzeba wgrać najpierw Betaflight i wtedy dopiero przez Betaflight możemy sprawdzić te wibracje. W KISie odbywa się to bardzo podobnie jak w Betaflight, ale już to pokazuję na żywym przykładzie, czyli na moim dronie 5-calowym. Zanim zaczniemy testować nasze silniki, powinniśmy najpierw ściągnąć śmigła, ponieważ może to się skończyć przykrym incydentem, że możemy sobie pociąć palce, albo może nam dron zrobić jakąś przykrą niespodziankę, także najpierw ściągam śmigło. Jeżeli chodzi o silniki na moim dronie, to są one poobijane i mam nadzieję, że wyjdzie to, że jest jakieś do wymiany, że mógł Wam pokazać na żywym przykładzie, o co chodzi. Na przykład ten silnik jest dość mocno uszkodzony, jest poobijany, bo zaliczył już kilka twardszych lądowań na asfalcie, między innymi na filmach, na których latałem w nocy. Filmy były udostępniane na kanale, także możecie sobie do nich wrócić i tam czasami zdarzyły się twardsze lądowania, gdzie silniki dostawały trochę mocno w kość. Także dzisiaj podłączymy sobie tego drona do KISS GUI, to jest KISS Ultra, także tutaj będziemy korzystać z softu do KISS Ultra i tam będziemy sobie włączać każdy silnik i będziemy patrzeć, co się dzieje na żyroskopie i za chwilę Wam pokażę cały wykres. Na początek oczywiście musimy nasz flight controller podłączyć do komputera. W KISS pokazuje nam się USB modem, klikamy connect. I teraz przechodzimy do data output i podłączamy baterię, bo inaczej nam nie zakręci silnikami. I potrzebujemy też jeszcze włączyć aparaturę, bo bez dodania trotla w KISie nie zakręcimy silnikami. W Betaflight jest taki suwak, można użyć tego suwaka zamiast aparatury. I teraz klikamy sobie na Motors Test. Jest ostrzeżenie, czy wiemy, co robimy. Oczywiście jest tutaj o tym, żeby ściągnąć najpierw śmigła z silników, zanim cokolwiek będziemy robić, dlatego też o tym mówiłem. Klikamy I know what I am doing i klikamy Enable Motors Test i klikamy na M1. I teraz na dole tutaj mamy taki żyroskop. Jest tutaj wykres, który gdy FC wpada nam w jakieś wibracje, na przykład jak nim ruszamy, to pokazuje się tutaj na wykresie kilka różnych pików. I to jest dość czuły żyroskop, także ten cały żyroskop odpowiada też nam za całą pętlę, która trzyma naszego drona stabilnie w locie, ale też właśnie tutaj można to wykorzystać do testowania silników. I teraz cały myk polega na tym, że gdy mamy na przykład włączony pierwszy silnik, to możemy teraz sobie dodawać trotla i patrzeć, co się dzieje. W tym momencie ten silnik nie wpada w jakieś wibracje, ale ja już słyszę, że trochę harczy. I widać, że przy większych częstotliwościach wpada dość mocno w wibracje, także widać, że ten silnik powoduje jakieś wibracje na całym dronie, także na pewno to się przenosi przez ramię, wpada do flight controllera, no i też nie do końca zawsze ten lot może być stabilny, no ale tak jak mówiłem, te silniki już dostały trochę w kość, także jeszcze raz możemy go przetestować. Ja zawsze daję najpierw trochę trotla, żeby zobaczyć, co się dzieje z tym silnikiem. Później daję więcej i widać, że ten dron wpada w wibracje. Oczywiście na nowych silnikach to nie występuje, przynajmniej nie powinno. No jeżeli nam to występuje na nowych silnikach na znacznym stopniu, no to na pewno wtedy ten silnik może być wadliwy. No i tak samo robimy z kolejnym silnikiem. Bierzemy silnik drugi.
No i widać, że ten silnik chodzi czysto. Nic na wykresie się nie pojawia. Nawet w dużym zakresie prędkości. Tak właśnie powinien wyglądać. Nawet sprawdzę jeszcze, czy to się ten wykres nie zawiesił. No ale słychać nawet, że ten silnik nie wpada w żadne wibracje. I robimy tak samo z silnikiem numer 3. Silnik numer 3 też jest zdrowy. I silnik numer 4. Także widać, że silnik numer 1, czyli ten prawy z przodu, wpada w wibracje. Aż czuć, jak cały dron trzęsie. Aczkolwiek nie po nim się spodziewałem tych wibracji, bo jest, nie jest aż tak mocno obdrapany, ale widać, że jeżeli miałbym jakieś większe wibracje widoczne na przykład na Action 2, albo też bym czuł większą różnicę w locie, no to wtedy warto wymienić najpierw ten silnik, bo widać, że ten silnik wpada w największe wibracje. Ja no myślałem, że inny będzie wibrował, nie? Bo... dzwonek ma krzywy. O. Także tym prostym sposobem można sprawdzić, który silnik nam wprawia całego drona w wibracje. Czasami też się zdarza, że mogą to być dwa albo trzy silniki, albo też cały komplet czterech silników. Zależy jak mocne mamy i wytrzymałe silniki, jak mocno też daliśmy popalić naszemu dronowi. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że to komuś pomoże zdiagnozować wibracje przynajmniej w jakiejś części w swoim dronie. Jest to sposób prosty i bardzo skuteczny, także można to zrobić w warunkach domowych. Także to by było na tyle. Ja jak zawsze przypominam wam o moim sklepie internetowym www.dronostrefa.pl. Tam z kodem rabatowym, który jest w opisie tego filmu, macie jak zawsze ceny specjalne. Jeżeli podobał ci się odcinek i był dla ciebie pomocny, no to zostaw łapkę w górę, a jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, no to zostaw subskrypcję, aby nie ominął ciebie kolejny materiał. Z mojej strony to tyle. Dzięki, do zobaczenia. Cześć!